Woda jest pierwszym symbolem przedstawionym nam w Biblii. Natrafiamy na to w drugim wersie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Jak czytamy, zanim Bóg dokonał pierwszego aktu stworzenia, to Duch Boży unosił się nad wodami. I rzekł Bóg: Niech będzie światłość. I była światłość. Lecz zanim to się stało, to Duch Boży unosił się nad wodami. Osobiście woda jest dla mnie bardzo ważnym symbolem, jest tak z powodu wizji, jaką miałem w wieku siedmiu lat. Ale o jakiej wodzie jest tutaj mowa? W księdze Jeremiasza napisano Lud mój dwojakim złem się pałał, porzucili mnie źródło wód żywota i wyżłobili sobie zbiorniki, dziurawe zbiorniki, które wody utrzymać nie mogą. Tutaj określił się jako woda żywota. W czwartym rozdziale Ewangeliana również to odnajdujemy. Gdybyś tylko znała Boży Dar i tego, kto mówi ci daj mi pić, to poprosiłabyś go, aby dał ci wody żywej. On mówi wam, że ma moc, by dać wam wodę żywota. A tak określił się Bóg. Więc czym jest ta woda żywota? Słuchajcie uważnie, bo to prawda. Tak jak woda twarz odbija, tak umysł człowieka człowieka ukazuje. Księga Przysłów. Widzimy tutaj, czym jest woda. To, co w wodzie, odpowiada temu, jaka jest twarz. I tak samo umysł człowieka wyprojektowuje człowieka, a nie człowiek umysł. Umysł jest po prostu projektorem, ukazuje człowieka, operatywną siłę. On ma wodę żywota. Blake, o którym ciągle wspominam, miał swoją wizję w wieku siedmiu lat i była to wizja drzewa aniołów. Poszedł więc i opowiedział o tym swoim rodzicom: że widział drzewo pełne aniołów. Ojciec chciał, by on wyrósł na racjonalnego człowieka i był już o krok od tego, aby go ostro zrugać, ale uratowała go matka. Być może po to właśnie matki są, by chronić nas przed brutalnością naszych ojców. To pierwsza rzecz z życia Blake'a, o jakiej wiemy, a ostatnia z nich z kolei dotyczy opowieści pewnej kobiety z jego sąsiedztwa, która była przy nim, gdy umierał. Ona poszła potem do domu i powiedziała swoim krewnym: Opowiedziała, że była właśnie świadkiem śmierci nie człowieka, ale błogosławionego anioła. Tego właśnie przez całe swoje życie nauczał Blake: stajemy się tym, co postrzegamy. I tutaj jego sąsiadka powiedziała, że patrzyła na śmierć nie człowieka, ale anioła. I nie, on nie stał się taki od razu. Bez wątpienia w jego siedemdziesięcioletnim życiu było wiele chwil nieanielskich, ale na końcu stał się tym, co postrzegał. A wy jak siebie dziś postrzegacie? Czy widzicie siebie takimi, jakimi powinniście się widzieć? Jako dziecko Boga, czy jako pani Brown? Słodka, kochana pani Brown, tak jak jej kochani, cudowni rodzice, tu w tym świecie, to nie równa się z koncepcją siebie, którą jest to, że ja jestem dzieckiem Boga. Jeśli to prawdziwie wasza koncepcja was samych i spoglądając w lustro umysłu, widzicie właśnie to, jeśli nawet nie od razu, to i tak pojawi się to w waszym świecie. Zgodnie z tym prawem stajemy się tym, co postrzegamy. Sam swoją pierwszą wizję miałem w wieku siedmiu lat i dotyczyło to wody. Wtedy bardzo mnie to przerażało i przydarzało mi się to raz w miesiącu, aż dorosłem. Rozpoznawałem, że to nadchodzi za sprawą nastroju, który ogarniał mnie tego konkretnego dnia. To zawsze się powtarzało. Stawałem się nieskończonym oceanem, a mimo to byłem falą na wierzchu tegoż oceanu. Nocami takimi jak te, byłem zarówno falą, jak i oceanem. Wrzucało mnie jako tą falę w górę, a potem spadałem, powracając wprost w ocean. Było to dla mnie coś przerażającego. Ten ocean to był bardzo gniewny ocean, bardzo wzburzony. To minęło, gdy wkroczyłem w wiek dojrzewania. Potem doświadczyłem innego oceanu. Tym razem była to żywa woda. Miałem wtedy 20, może 21 lat i zdarzyło się to w mieście Larchmont w stanie Nowy Jork. Tamtej nocy, gdy wyszedłem z tego świata, stałem się jednością z bezkresem. Nie miałem żadnych granic, a wszystko było złotym, płynnym światłem. I nie było to rozjuszone światło. To było łagodne, pulsujące światło. Ja tym byłem i poza tym nie było niczego innego. Nie było teraz żadnej fali, była to całkowita integracja, pełne połączenie. Ja byłem tym złotym, płynnym, pulsującym światłem. Trwało to całą noc. Zwierciadło nabrało dla mnie już innej formy. To jest to zwierciadło, w którym możecie zobaczyć to, co chcecie. W tamtym zwierciadle obraz nie był popsuty, jak wtedy, gdy miałem siedem lat i przez tamto wzburzenie nic tam nie mogłem dostrzec. A potem nastąpił ten moment, gdy prawdziwie go ujrzałem. Tak napisano w Księdze Jeremiasza. Gdy z całego serca mnie szukacie, to odnajdziecie mnie i odmieni się wasz los. Odnajdziecie mnie i wszystko się zmieni. Odzyskacie to, co wydawało się być utracone. Wszyscy mogą go znaleźć i wszyscy go odnajdują. Odnajdą go, gdy poczują głód szukania go. Będzie to głód, który będzie mogło zaspokoić jedynie doświadczenie Boga. Ta żywa woda jest dziś Waszym umysłem. Wy nie jesteście umysłem, jesteście Bogiem. Bóg unosi się nad powierzchnią wód, jak powiedział nam w Księdze Rodzaju. I ta powierzchnia, Zawsze ukazuje twarz, która nad nią jest. Dlatego umysł człowieka ukazuje człowieka. I ten człowiek jest Bogiem. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Dlatego jakiego siebie widzicie, patrząc w swój umysł? Cokolwiek tam widzicie jako to, czym jesteście, to pojawi się w waszym świecie. Może nie od razu? Ale pojawi się, gdy będziecie wierni tej wizji, wtedy żadna siła z tego świata nie powstrzyma tego od urzeczywistnienia się. Żadna siła. I Blake był wierny tej boskiej wizji w trudnych czasach, we wszystkich trudnych momentach. Żadne ciężkie chwile i wzburzone oceany tego świata nie zakłóciły wizji. Utrzymywał wizję Anioła, prawdziwego Anioła. Oni mówili o nim, że był szalony. Nawet niedawno słyszałem taką opinię. Tak, Blake miał wszystkie atuty szaleństwa, wszystkie pozytywne cechy, ale żadnych obciążeń związanych z szaleństwem. Gdybyśmy my byli tak szaleniaką, to widzielibyśmy to, co widział on. I nie, on nie był szalony. Naprawdę widział potrójną i poczwórną wizję. I ciągle przebywał w podwójnej wizji. Nic dla niego nie było tym, czym wydawało się być dla zmysłów. Drzewo nie było po prostu drzewem. Takie coś nazwał pojedynczą wizją. Snem Newtona, snem naukowców. Dla nich księżyc to księżyc, słońce to słońce, płonące ciało. Ale dla niego słońce było zastępami aniołów, które wychwalały Boga. Patrzył na oset. Nie był to tylko Oset, ale siwowłosy starzec. Wszystko, co widział, widział podwójnie. Wszystko miało inny obraz zawarty w sobie, i wreszcie dotarł do poczwórnej wizji. Do tego, co jest doskonałą wizją. Gdy przyjmujecie to, że umysł nie jest jakąś nic nieznaczącą rzeczą, jak uczy zewnętrzny świat, tylko jest lustrem, to pozostawcie to takim, jakie jest. Jako lustro. I wyznaczcie sobie, co chcielibyście w nim oglądać, gdy na to patrzycie. Określcie, jakiego siebie chcielibyście ujrzeć w tym lustrze, i pomyślcie, że widzicie siebie w jedności z Bogiem. Patrząc w zwierciadło swojego umysłu w pełni, wierząc, że jesteście tym, co tam widzicie, jak zwykle, gdy macie do czynienia z lustrami, to wiedzcie, że to się nie zmieni. Ten obraz się nie zmieni, tylko zostanie wyświetlony jako właśnie taki. I przyjdzie taki dzień. Gdy dla własnej satysfakcji doświadczycie prawdziwości tego obrazu, doświadczycie wszystkiego, co zapisano w Biblii, dlatego że umysł jedynie odbija was samych, gdy uważacie, że jesteście biednym, słabym, skrzywdzonym, narażonym na niebezpieczeństwa człowieczkiem, to będziecie otrzymywać jedynie potwierdzenia tego, co o sobie myślicie. Dziś możecie sprezentować sobie każdy dar z tego świata. Gdybyście znali zaś dar Boga i kim jest ten mówiący do Was, ukaż mi swe marzenie, to poprosilibyście go o to, by dał Wam żywą wodę. Nie wodę, której teraz możecie znowu pragnąć, ale wodę żywota. Jeśli faktycznie wierzycie w to, jak to działa, to nie potrzebujecie nikogo z tego świata. Macie swe zwierciadło. Czytamy w 23. Psalmie: Na spokojne wody mnie wiedzie. Na spokojną wodę, w której może się coś odbić. Tym sposobem odnawia moją duszę. Umysł jest spokojny. Nie jestem zaniepokojony, nie jestem zmartwiony. Wiem, że gdy ujrzę Was w swym umyśle jako kogoś, kim chciałbym, byście byli, przekonam siebie, że tak właśnie jest, to nie potrzebuję niczego, by do tego doprowadzić. Tak się stanie. To ukaże się we właściwym czasie, odpowiadając temu obrazowi Was samych, jaki utrzymywaliście w swym oku umysłu. Zwierciadło po prostu odbija to, co myślę o sobie samym. Mam zachować wierność wobec tego, co sam o Was myślę, nie wobec tego, co Wy o sobie myślicie. Więc, gdy utrzymuję najbardziej szlachetną koncepcję Was i innych z mojego świata, i pozostaję wierny tej wizji, to nie ma takiej mocy na tym świecie, by przeszkodziła mi w materializacji tego w moim świecie. Nawet jeśli nie jesteście tak zwanymi mądrymi ludźmi, nie macie naukowego wykształcenia, nie macie niczego, by poprzeć swe roszczenia, to i tak nic temu nie przeszkodzi. Te doświadczenia należą do sfery znacznie głębszej niż ta, w której zamieszkuje intelekt. Wszystkie argumenty, jakimi was rzucą, nie mogą tego zakłócić. Nieważne, co by wam nie wmawiali. Jest takie odwieczne pytanie. Co było pierwsze: jajko czy kura? Niezliczona ilość ludzi głowi się, by to rozwiązać, bo rozum mówi wam, że nie mogłoby być kury, gdyby nie było jajka, ale z drugiej strony, jak mogłoby powstać jajko, skoro nie było kury? Więc co było pierwsze? To odwieczny problem. Możecie to rozwiązać od razu za pomocą wyobraźni. Każda odpowiedź z ludzkiego punktu widzenia będzie głupia. Bo to powstaje jedno z drugiego. Ja pochodzę z Boga, a Bóg pochodzi ze mnie. Jestem jak takie jajko. I pochodzę od Boga, a potem rozwijam się wychodząc z tego stanu zupełnie jak kurczak z jajka. Bóg spowodował, że upadłem. Wypadłem z niego tak jak jajko wypada z kury. To jedyny upadek, nie ma innego. Na tym można zakończyć kwestię ewolucji. Ja jestem tak. Tą istotą, którą byłem zanim z niej upadłem, wszyscy upadliśmy i do tego nas wyznaczono. Bóg wybrał mnie w sobie, zanim ten świat powstał. List do Efezjan. Tak, on wybrał mnie w sobie jeszcze przed początkiem tego świata. A potem wszystko zostało przygotowane, tak jak gniazdo, bo tym jest ten świat. Te wszystkie galaktyki. To jest tym gniazdem i tutaj mnie umieścił. Wypadłem z Boga prosto do tego gniazda i po okresie wylęgu, poprzez wewnętrzny wysiłek wydostaje się. Wasza czaszka jest niczym skorupa jajka. Ona jest szczelnie zamknięta, tak jak wasza czaszka też jest zamknięta i wewnątrznie jest to wszystko, co okazuje się być stwórcą, nie mniej ni więcej. Gdy wszystko jest ukończone, to wydostajecie się, a gdy się wydostajecie, to jesteście jednym z Bogiem, tacy jak Bóg i macie w sobie tę moc, by zrodzić się i zrzucić swą istotę tu w te galaktyki i spowodować tym zaistnienie Bogów. Tylko wyobraźnia może wypełnić dziurę pomiędzy tym, co było wcześniej kura czy jajko. One są jednym, jedno pochodzi z drugiego. Chrystus pochodzi z człowieka, tak jak powiedziano nam w trzecim rozdziale listu do Galatów. Twemu potomkowi, którym jest Chrystus? Wiem, że kościoły nauczają czegoś innego, ale dla mnie religia rozpoczęła się od objawienia. Potem przekształciła się w dogmaty, w ceremonie, w rytuały i wszystkie te zewnętrzne działania i pozostała związana właśnie z tym. Ale to nie jest prawdą. Prawdą jest wizja. Ukażcie swą wizję tak, jak została Wam dana. Nawet jeśli to nie ma sensu dla tych, co słuchają, mówcie o tym bez przekłamań, tak, jak to otrzymaliście. Nie zmieniajcie tego dlatego, że oni tego nie rozumieją i Wy chcecie coś tam pozmieniać, by to zrozumieli. Mówcie o tym, czego doświadczyliście. I ten obraz, który dziś ze sobą zabierzecie, może potrzebować dnia, tygodnia, czy miesiąca, do tego, by się urzeczywistnić. Nie wiem, jaki to będzie odcinek czasu, ale weźcie szlachetną ideę Was samych taką, w której wnosicie dobro do tego świata, gdzie naprawdę Wy to powodujecie i wszystko w całości odczuwacie jako pozostające pod tym Waszym wpływem jakby to było, gdyby to była prawda. Popatrzcie wokół umysłu i ujrzyjcie siebie jako tę istotę, która to właśnie tu wprowadza. Bo możecie wyobrazić siebie jako taką istotę. Jeśli potraficie, to patrzcie na to, aż odczujecie dreszcz emocji związane z byciem kimś takim. I teraz drogą, jakiej nikt nie zna, to się wykluje. Wszystko, co potrzebne będzie, by to się spełniło w tym świecie, wyłoni się z tej właśnie wizji. Możecie być kimkolwiek chcecie być w tym świecie, jeśli wiecie, jak poruszać się nad powierzchnią wód. A ta powierzchnia wód to po prostu poruszanie się przed swoim umysłem. To wszystko. Nie kłóćcie się z nikim i nie proście nikogo o pomoc. Wy po prostu patrzycie na swoją istotę i wyobrażacie siebie jako takiego kogoś. Wyobrażacie siebie, że już jesteście takim kimś, kim chcecie być. Nie pytajcie nikogo o to, czy jest to możliwe. Jeśli chcecie bogactwa, cóż, niech to będzie bogactwo. Jeśli sława jest tym, czego chcecie, niech będzie to sława. Jeśli rozwój talentu, jaki teraz macie, to niech będzie to rozwój talentu. Nieważne co to jest. Wyobrażajcie sobie, że już jesteście tym, kim chcecie być i wyobrażając to sobie, szukajcie potwierdzenia. Gdyby nie było odbicia na tym świecie, to nikt nie wiedziałby, jak wygląda. A Bóg stwarza od razu takie odbicie to umysł. I to się zwie spokojnymi wodami. I wyjaśnione zostało to w Księdze Przysłów. Tak jak woda twarz odbija, tak umysł człowieka człowieka ukazuje. Nie ukazuje umysłu, tylko człowieka. Kim jest człowiek dla siebie samego? Patrzcie w jego umysł. Gdy on patrzy w swój umysł, to zobaczycie go, jak odbija się w tym umyśle, bo to jedyne zwierciadło. Zgodnie z prawem, wszystko stanie się takie, jak on to postrzega i nie może zapobiec temu, aby stać się takim kimś. Nic na to nie poradzi. Dlatego powtarzam niech wasze marzenia będą szlachetne. Wyobrażajcie sobie najdoskonalsze stany na tym świecie, a potem pozostańcie wierni swemu marzeniu, tak jakby to już było prawdą. Jeśli tak zrobicie, to ziści się to bez pomocy kogokolwiek z tego świata. Nie potrzebujecie tego, by ktoś wam pomagał. Staniecie się tym, co sobie wyobraziliście. Ta woda żywota nie jest czymś dziwnym, co on ma wam dać. On da wam przesłanie. Właśnie to wam daje. On powie wam wszystko o sobie samym. Jeśli czujecie głód być kimś innym niż jesteście teraz, to poproście go. Jego, który jest w Was, powiedzcie Mu o tym. On da Wam wodę żywota, coś tak żywego, że odbija dokładnie to, czym jesteście, bez żadnych zniekształceń. Ja przechodziłem przez taki zniekształcony stan. I właśnie to jest stan, przez jaki człowiek przechodzi we wczesnej fazie, wtedy, gdy nie może dostrzec żadnego odbicia, widzi jedynie zamęt i zakłócenia, a potem przychodzi taki czas, gdy może uspokoić umysł. I umysł nabierze cechy bycia żywym, stając się żywą wodą. Prymitywny człowiek nie może pojąć tego, że on stoi za całą przyczynowością tego, co wydarza się w jego świecie. Nie może, ponieważ nie widzi żadnego odbicia w swym myśle. Dlatego, że umysł jest niespokojny, jest wzburzony. Zaś człowiek kontroluje umysł, to przechodzi ze stadium gniewnego oceanu w tę fazę pulsującego światła, w którym może dostrzec odbicie samego siebie. To zwierciadło umysłu dokładnie ukazuje to, kim jesteście. Dlatego polecam Wam, byście sami spróbowali, już tej nocy, pomyślcie o czymś szlachetnym względem Waszego przyjaciela, czy ojca, matki, dziecka, a potem pozostańcie wierni temu obrazowi. Zróbcie to bez ich wiedzy czy zgody, po prostu utrzymujcie to w swym oku umysłu, aż ujrzycie to wyraźnie. Nie musicie robić nic ponad to, po prostu ujrzyjcie to jako coś wyraźnego w swym oku umysłu, a potem zostawcie to. Drogą, jakiej nikt nie zna, jakiej sami świadomie byście nie opracowali, to się spełni. W 22 rozdziale księgi Apokalipsy na samym końcu Biblii docieramy do tego, od czego rozpoczęła się księga rodzaju. Zachęca się nas, którzy jesteśmy spragnieni, byśmy przyszli i wzięli coś, nic za to nie płacąc. A co to ma być? Co mamy wziąć? Wodę żywota. Wszystkie 66 ksiąg przesiąknięte jest tą wodą. I tam w ostatnim rozdziale Biblii każdego spragnionego namawia się, by napił się jej za darmo. Otrzymacie ją, wy wszyscy, którzy dziś mnie słuchacie, i nic was nie kosztuje, by spróbować. Nie potrzebujecie niczego niż chęci bycia kimś innym niż teraz jesteście: bycia czymś wspanialszym, czymś szlachetniejszym, czymś bardziej cudownym. I potem w oku umysłu. Macie ujrzeć siebie jako kogoś takiego. Dobrym sposobem na to, by takim siebie ujrzeć, jest przywołanie do swego umysłu przyjaciela i spowodowanie, by swą reakcją, postawą i barwą głosu potwierdził, że widzi was jako kogoś, kim chcielibyście być. Pozwólcie, by zobaczył was jako kogoś takiego i zobaczcie, jak to wyraża. Niech da się odczuć to, jak raduje go, to kim jesteście. Uraduje się tym, jeśli to prawdziwy przyjaciel. To nie ma być zazdrość. A raczej duma na jego twarzy, ponieważ on jako Wasz przyjaciel dumny jest z tego, co udało Wam się osiągnąć. Możecie dodać do tego mentalny dialog z nim, jeśli chcecie, taką rozmowę, która wskazywałaby na to, że jesteście tym, czym chcielibyście się stać tym, co widzicie w głębi swego umysłu. Staniecie się tą samą istotą, którą on widzi. Dlatego posłuszcie się przyjacielem, aby potwierdził Wasz własny obraz samych siebie. Mogę powiedzieć, że będziecie zaskoczeni tym, jak to zadziała, ale musicie go chcieć, bo ten, kto szuka mnie całym sercem, ten mnie znajdzie i jego los się odmieni. Ale musicie naprawdę go szukać. Muszę szukać go całym sercem i wtedy, gdy go chcę, gdy naprawdę go chcę, to znajdę go. Wtedy odczujecie tą niesamowitą satysfakcję i nie będzie miało znaczenia to, że wszyscy mądrzy ludzie tego świata wystąpią, by wam się sprzeciwić. Nic to nie będzie dla Was znaczyć. Wy nie mówicie o tej sferze. Opowiadacie o czymś, czego nie można zobaczyć ani przez teleskop, ani przez mikroskop. O czymś, co nie może być ujrzane za pomocą jakiegokolwiek narzędzia wykonanego przez człowieka. To coś, co wykracza poza możliwości tych urządzeń. Wy po prostu patrzycie prosto w to i widzicie to. Gdy się tym stajecie. To rozum stanie wam naprzeciw i postara się to wyjaśnić. Wszyscy ci mądrzy ludzie powiedzą wtedy, wiesz, no to i tak by się przecież samo stało, tak czy siak. Zobacz, po prostu spotkałeś tego czy tego, a potem on przedstawił cię tam temu i tak nastąpił przełom. Oni zawsze będą starali się zbagatelizować działanie tej cudownej mocy. Ale ja powiem wam, że to nigdy nie zawodzi. Nigdy. I w księdze Izajasza każdego spragnionego zachęca się, aby przyszedł do wód, każdego. Nikt nie jest tutaj dyskryminowany przez wzgląd na rasę czy kolor skóry. Każdy, kto ma pragnienie, może zbliżyć się do tej wody. I jak czytamy, nie trzeba za to nic płacić, to jest darmowe. Ta woda, o której tu mowa, to wasz cudowny umysł i ten wątek przewija się przez wszystkie 66 ksiąg Biblii. Ten ktoś, kto spogląda w to rano, po południu i w nocy, to człowiek, którym tak naprawdę jesteście. I temu człowiekowi przeznaczone jest to, by obudził się pewnego dnia odkrywając, że jest Bogiem. Wy upadliście tutaj dobrowolnie. Bóg pozwolił Wam, abyście to uczynili, bowiem w tym imieniu J.H. czasownik jako He oznacza upadać, czy też jako czasownik przyczynowy, przyczyna upadku, albo też Podmuch wiatru, czy też w tej drugiej formie, czynić podmuch wiatru, lub czynić ruch. I to Bóg, bo to jest jego imię, który podobnie do kury pozwolił, by wypadło z niego jajo. I to jajo było zapłodnione przez niego samego, przez Boga. I po okresie potrzebnym do pełnego wylęgu, to wydostaje się z niego, bowiem tam jest wewnątrz plan. I skorupa pęka. I wyłania się, mając tą samą moc stwarzania, tą, która, jakby się wydawało, spowodowała Jego istnienie, lecz będąc jednością z Bogiem, jest swoim własnym rodzicielem. W Ewangelii Jana ona zapytała: nie masz ani wiadra, ani Liny, a studnia jest przecież głęboka, więc jak chcesz dać mi wody? Chcesz powiedzieć, że woda, którą chcesz nam dać, jest czymś większym niż to, co mamy od naszego przodka Jakuba? On odpowiedział, pijąc tę wodę wciąż będziecie pragnąć. Woda, którą ja komuś daję, staje się w tym kimś źródłem żywota wiecznego. Pierwszy cud, jaki opisano w Ewangeliana, to było przemienienie wody w wino, czyli w żywą wodę. Z burzliwego stanu zmieniacie to w coś żywego, w żywą wodę. W pierwszym liście do Tymoteusza podkreślono to w tych oto słowach. Nie pijcie już samej wody, ale raczcie się też nieco winem dla swego wnętrza i swych słabości. To nie ma nic wspólnego z piciem wina w sensie dodatku do wybornej kolacji. Chodzi o to, że przestajecie jedynie wchłaniać to, co macie czynić i zaczynacie po prostu to robić. To samo polecono nam w liście Jakuba: bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko oszukującymi siebie słuchaczami. Dlatego przestańcie pić wodę, przestańcie wchłaniać te informacje dotyczące tego, co macie robić o poranku, w południe i wieczorem i zacznijcie to robić. Tak zmieniacie wodę w wino. Tym jest to wino z Ewangelii, to coś żywego. Jeśli ktoś z Was tu wciąż tylko gromadzi informacje o tym, co powinien robić i nie robi tego, to nadal pije tylko wodę. Ale jeśli nie zapomnicie o tym, co macie robić i stosujecie to, to pijecie wino. Praktykujecie to wówczas wszędzie, gdzie tylko jesteście. Stańcie się tym, kto czyni i praktykuje to, o czym dziś tu słucha. Zacznijcie od przyjaciela. Myślicie, że można mu jakoś pomóc? Jeśli tak, to pomóżcie mu. Sprowadźcie go przed swoje oko umysłu i ujrzyjcie go tam jako kogoś, kim chcielibyście go widzieć tu, w tym świecie. I uwierzcie w ten jego obraz. Tak jak Bóg, poruszacie się nad powierzchnią wód i stwarzacie tak jak Bóg stwarzał na początku. I on nie uczynił nic, zanim nie poruszył się nad wodami. Idąc ulicą, możecie poruszać się nad powierzchnią wód. Tak samo siedząc pocichu w autobusie. Uspokójcie jednak umysł. Nieważne, kim wydaje Wam się teraz być ten przyjaciel, jeśli macie jakieś porywcze myśli, to musicie z tym walczyć. Nieważne, jacy oni byli. Wy widzicie ich w swojej wyobraźni jako kogoś, kim chcielibyście, by byli widziani przez samych siebie i przez cały świat. Pozwalacie, by ten obraz odbił się w tych cudownych, ruchomych wodach, w tym, co jest Waszym własnym umysłem. Tak jak twarz odbija się w wodzie, tak człowiek odbija się w swym umyśle. Człowiek ukazuje się w swym umyśle. Czyli ktoś narzeka, że jego otoczenie jest przeciwko niemu, że szef jest dla niego zbyt okrutny, że nie zarabia wystarczająco dużo, on jedynie odbija to, czym wydaje mu się, że jest. A ten świat po prostu odzwierciedla ten wzorzec, jaki sam w sobie ustanowił. Skoro mu się to nie podoba, to niech zmieni koncepcję samego siebie i niech pozostanie temu wierny. Nie zapomnijcie też o okresie czasu. Wizja ma swoją wyznaczoną porę zakwitnie i zaowocuje. Jeśli wydaje wam się, że to trwa zbyt długo, czekajcie, bo to jest pewne i się nie spóźni. Tak jest choćby z kurczakiem czy z cielakiem. One też mają wyznaczony czas, po którym rodzą się na świecie. Tak samo ten obraz waszego przyjaciela. On też ma swoją wyznaczoną porę, dlatego gdy pozostaniecie mu wierni i nie zanieczyszczacie go, to zakwitnie i da owoce. Ja zachęcam was, abyście spróbowali. Wtedy poznacie tajemnicę wody, bo jak mówiłem, Biblia jest tajemnicą. Nie z tego względu, że ma być utrzymana w sekrecie, tylko że jest sekretna w swej naturze. Nie ma żadnego powodu, abyście choćby przez chwilę mieli myśleć, że to powinno być utrzymywane w sekrecie. Tak by wiedziało o tym tylko parę osób. Idźcie i powiedzcie o tym całemu światu. Biblia nie jest tym, czym powszechnie uważa się, że jest. Te dziurawe zbiorniki, jakie ludzie sobie sprawili, to po prostu wszystkie te organizacje i ideologie na tym świecie wszystkie. Oni starają się coś uzyskać z tych dziurawych zbiorników, ale wy nie możecie stamtąd niczego wziąć. Nikt nie zna autorów Biblii. Nie wiemy, jak się nazywali. Znamy tylko podpisane manuskrypty trzy manuskrypty podpisane literami J, E i P. Nie ma tam żadnych innych oznaczeń. Nie ma nazwisk autorów. Jak oni pojawili się na tym świecie? Czy urodzili się tak samo, jak my się urodziliśmy? A może weszli w ten świat tak samo, jak ja kiedyś wszedłem w inny? Ja nie dostałem się tam w żaden normalny, fizyczny sposób, a tamten świat był tak samo realny i solidny jak ten. Powróciłem z tamtą drogą, jaka również nie jest nikomu znana. Może tak samo było z nimi? Kim są ci E, P i J? Oni przedstawili nam symbole i litery. Nie mamy pojęcia, kto napisał księgę rodzaju. Kim byli ci niezwykli autorzy, którzy to spisali? Nawet patrząc na to pod kątem literatury, to wciąż pozostaje to najwspanialsze, co zostało napisane. Czy znajdziemy coś większego? Lecz kim byli autorzy? Oni pozostają całkowicie nieznani dla śmiertelnego umysłu, i tamte pięćdziesiąt rozdziałów jest najzupełniej przesiąkniętych wodą. Nasi historycy uczą nas, że woda po prostu była cennym surowcem na pustyni, dlatego tak dużo pisano tam o wodzie. Nic z tych rzeczy. Jakub, pragnąc napoić swe stado na pustyni, odtoczył głaz zakrywający studnie i napoił je. A potem z powrotem zakrył studnie. To studnia Jakuba. I czyż to nie my jesteśmy owcami z jego stada? To my jesteśmy pojeni, aż nasze pragnienie zostanie zaspokojone. A potem to automatycznie się zakrywa. Ten, kto wie, jak odkryć studnie, wie, jak zdobyć wodę, czyli psychologiczne znaczenie tego wszystkiego i daje to światu. Potem ta studnia znów jest zakrywana, bo ten, kto przychodzi po nim i czyta ten sam rozdział, nie umie już tego zinterpretować, dlatego że to zawsze jest zakryte. Jeśli dziś nie możecie nic ujrzeć w wodzie, bo jest zbyt wzburzona, jesteście zbyt zaniepokojeni, to poczekajcie, aż to się uspokoi. Ta woda wciąż będzie płynąć, bo jest żywa i będzie mogła odbić dla Was tę istotę, którą chcecie zobaczyć, kim założyliście, że jesteście. Potem przekonacie się, jak świat odzwierciedli tego człowieka, którym naprawdę jesteście. Także wszyscy będą mogli to zobaczyć. Zostawcie to po tym, jak zobaczycie to na twarzach swych przyjaciół, porzućcie to wtedy. To jest upadek, i ziarno, które rzuciliście, ma porę, która została wyznaczona na to, aby coś mogło z niego wyrosnąć i pojawić się na tym świecie. Spróbujcie sami. A potem, jak to Wam się powiedzie, powiedzcie mi o tym, tak bym mógł opowiedzieć to z tego miejsca, by pokrzepić innych, by szli dalej i byli wierni swej wizji. Tak jak Blake był wierny swojej, mimo tego wszystkiego, co chciało mu to wtedy zakłócić. Bo jego życie, jak życie każdego wielkiego człowieka, jest po prostu alegorią. Ludzie tego nie rozumieją. Ten łagodny człowiek, który nie mógłby skrzywdzić muchy, pewnego razu. Natknął się w swym ogrodzie na pijanego żołnierza, chwycił go i wyprowadził na drogę. Potem tamten człowiek wszczął postępowanie przeciwko niemu, oskarżając go o to, że ten jakoby obraził króla. Musiał odbyć się proces w tej sprawie. Blake wygrał tamten proces, ale musiał wiele znieść, przechodząc przez to wszystko. To był punkt zwrotny w jego życiu. Widzicie, żołnierz jest zawsze symbolem władzy, a ogród. To zawsze kreatywność. To był jego ogród. Blake wtedy sprzedał swoją duszę komuś, dla kogo miał sporządzić portret i on nie chciał w tym brać już udziału. Sprzedał swoją duszę, swój talent komuś, kto był bogaty, aby podreperować nieco swe finanse. A potem on skończył z tym, odmówił mu i nie miał zamiaru tworzyć żadnego portretu. Nie chciał skorzystać z żadnego modela. Nigdy tego nie robił. Widział to. Co chciał namalować tak wyraźnie, jak modela, który miałby przed nim stać. Gdy chciał narysować ducha pchły, to ujrzał ducha pchły. I to był człowiek. Bo pchła to owad, który wysysa krew. I tak samo ludzie również są krwiopijcami. Bo ci, co zatrudniają kogoś na fatalnych warunkach, bez odpowiedniego wynagrodzenia dla tego kogoś, czy to nie są krwiopijcy? Ich nie obchodzi, co przeżywacie, gdy wracacie do domu. Nie obchodzi ich, czy macie dwunastoosobową rodzinę, która głoduje, bo nie możecie ich wykarmić przez to, że za mało wam płacą. I widzicie ich duchowo i są jak pchła, bo pchła to insekt pijący krew. Oni wysysają krew tym, których niegodnie traktują. Powinniście ujrzeć jakąś straszliwą rzecz, skoro Blake namalował duszę pchły, ducha pchły, ale widzicie człowieka, bo wszystko w tym świecie jest człowiekiem, a życie Blake'a, tak samo jak każdego wielkiego człowieka na tym świecie, pozostaje alegorią. Drzewo pełne aniołów. Oto pierwsza związana z nim myśl z tego świata, a ostatnia to słowa tej kobiety, która, jak stwierdziła, widziała śmierć nie człowieka, ale błogosławionego anioła. To, co rozpoczął w swej wizji, Spełnił jako człowiek. Widział anioła jako dziecko i umarł jako błogosławiony anioł. Dziś widzicie szlachetną istotę. I gdy będziecie odchodzić z tego świata, to odejdźcie jako ta istota. Ale waszym prawdziwym przeznaczeniem jest Bóg, bowiem Bóg i my to jedno. On stał się wami, abyście wy mogli stać się nim. Dziękuję za uwagę. Następny wykład w piątek, 10 listopada o godzinie 19. Zapraszam.